A teraz opowiem Państwu o tym, jak przebiegała nasza metamorfoza. Zacznę od tego, że Kinga przyszła do nas w przejaśnionych włosach, długość nieadekwatna do jej twarzy, do jej figury. Kinga oskarżała się również na to, że się nie układają, że jest jej ciężko ogarnąć te włosy i że wypadają. Strzyżenie, jak i kolor były etapowe, ponieważ Kinga nie chciała się zgodzić na tak radykalną zmianę. Ma trójwymiarowy efekt na włosach plus dodatkowo odcień miedziany dla podkreślenia karnacji. No i oczywiście dodania charakteru, powiedzmy, że to jest taka kropka nad i. Tył modelki jest dość mocno wycięty, tak aby włosy zyskały wymiarowości, to przede wszystkim. Dodatkowo ten kolor trójwymiarowy podkreśla objętość, tak samo i kształt z przodu. Żeby nie był nudny, tylko ciekawy, z przodu, z prawej strony mamy przedłużenie, natomiast z lewej strony wersja, kilka wersji w zasadzie możemy sobie tutaj uwzględnić. Za uszko na przykład, jak Kinga włoży włoski, to też będzie fryzura, którą powiedzmy, że chciałam na początku stworzyć. Chciałam, żeby Kinga miała krótsze włosy, ale myślę, że niedługo się do mnie zgłosi i zrobimy to tak, jak chciałam. Dla naszej modelki wybrałyśmy makijaż klasyczny Glamour, który podkreśla piękne, duże oczy. Kępki rzęs optycznie powiększyły oko. Tak samo kreska eyelinerem na górnej powiece. Również charakterystycznie zarysowany łuk brwiowy. Nie za gruba, nie za cienka kreseczka. Odpowiednio rozmazana oraz nawiązująca kolorem do koloru włosu potrafi zdziałać cuda. Fajnie wymodelowana twarz, zmierzająca do owalu oraz podkreślone kości policzkowe plus czerwona pomadka. Myślę, że do całej stylizacji fajnie wszystko współgra i pasuje. Najpierw była wersja soft, Kinga w innej, że tak powiem, sukience, w innym wydaniu. Teraz mamy wersję glamour, tak samo makijaż został zmieniony. Nam się najbardziej podoba Kinga w takiej właśnie hot wersji. I mamy nadzieję, że wybierze się później na jakąś dyskotekę, a przynajmniej randkę. Ja ogólnie do siebie nie poznaję w ogóle. To jest mega zmiana. Jeszcze naprawdę nigdy nie byłam tak pomalowana i naprawdę jednak... Jeżeli ktoś się zna na make-upie, to warto iść do takiego specjalisty i czasami sobie pozwolić na szaleństwo. Często, kiedy rozmawiam z kimś o zdjęciach, mówi, że jest niefotogeniczny. Moim zdaniem nie ma ludzi niefotogenicznych, po prostu... Owszem, są ludzie, którzy lubią aparat i których aparat bardzo lubi i wychodzą na zdjęciach dobrze, pomimo tego, że nie są jakoś ustawiani, ale wydaje mi się, że to przez to, że po prostu się nie denerwują. Jednak uważam, że każdy jest wyjątkowy. Nie ma ludzi perfekcyjnych, tylko wystarczy tą wyjątkowość dobrze sfotografować i pokazać, że my też jesteśmy chociaż troszeczkę piękni. Mówiłyśmy, że zrobimy taką zmianę jak Kindze. I właśnie efekty mojej pracy i dziewczyn będziecie mogli zobaczyć. Zapraszam również na Emilia Skubel Fotografia. Zatrzymajcie ze mną chwilę. Każda kobieta, jeżeli zmienia swoją fryzurę, swój makijaż, to już całkiem inaczej wygląda i to jest dla nas takie małe pocieszenie, więc ja w ogóle też widząc się pierwszy raz po tej metamorfozie w lusterku, to stwierdziłam, że to nie jestem ja, to jest ktoś inny. Także no jest wielka zmiana i naprawdę każdej kobiecie polecam, żeby kiedyś się odważyła i nie wiem, zgłosiła się do fryzjerki czy właśnie do jakiejś stylistki, żeby ją tak troszeczkę odmieniła, bo to jest jednak mega przeżycie i no takie fajne uczucie.